Krakowia to najbliższy rywal piłkarzy PGE GKS-u Bełchatów. Przygotowania do tego spotkania upływały w spokojnej atmosferze, bo ostatnio brunatni oprócz dobrej gry zanotowali też i znakomity wynik. 3-0, pewne zwycięstwo z ŁKS-em, ale nasz sztab szkoleniowy nie popada w hura optymizm. Ten mecz z ŁKS-em na pewno w pierwszej połowie sprawił nam wiele trudności, ale no, trzeba to zrzucić na karb tego, że ŁKS był dobrze ustawiony do przerwy. Ciężko było tam się naprawdę na ich połowie przycisnąć. No. Jednak nasza determinacja, ten nasz potencjał sprawiły to, że uzyskaliśmy prowadzenie i wygraliśmy, myślę, że po przerwie wygraliśmy ten mecz zdecydowanie. Mamy nadzieję na to, że po prostu ta dyscyplina taktyczna przeniesie się do Krakowa, na mecz z Krakowią i od początku pokażemy kibicom zdecydowaną i dobrą grę. Na to liczymy. Konsekwencja była. Byliśmy bardzo dobrze ułożeni taktycznie przez trenera. Po meczu Marcin Żowakow zaryzykował taką tezę, że to był taki mecz na przeciąganie liny. I ta drużyna, która pęknie, ta odniesie zwycięstwo. No, udało nam się strzelić tą pierwszą bramkę, no i później już grało nam się zdecydowanie łatwiej. Ale tutaj nie ujmuję tutaj jakiś umiejętności naszej drużynie pod kątem zarówno umiejętności taktycznych, jak i technicznych, bo uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wynik troszkę za wysoki. Miejmy nadzieję, że w tym meczu w Krakowie zagramy przynajmniej podobnie pod kątem strzelania bramek. Na bramki od początku sezonu liczyli też sympatycy Krakowi, bo duet Niedzielan, Van der Biesen, wspierany przez Ntiba Gzonkizę, miał być postrachem ligi. Tak się jednak nie stało i Pasy zajmują aktualnie ostatnie miejsce w tabeli. Lekceważyć tej drużyny jednak nie można, bo 2 tygodnie temu Krakowia pokonała Wisłę 1-0. W ostatniej kolejce poszło Krakowianom gorzej, bo przegrali w Chorzowie 0-2. A oto skład, w jakim rozpoczęli mecz z Ruchem. Między słupkami Kaczmarek, obrona, Nykiel, Nawodczyński, Hoszek i Puzigacza. Druga linia, Suworow, Barczak, Struna, Szeliga i Ntiba Gzonkiza. W ataku grał Van der Biesen. Jaki skład wystawi tym razem trener Dariusz Pasieka, na razie nie wiemy, ale szkoleniowiec Pasów zapowiada walkę o 3 punkty, choć zmiany w wyjściowej jedenastce w porównaniu do Chorzowa na pewno będą. Za żółte kartki nie gra Van der Biesen, mimo tego, że już jest zawodnikiem praktycznie wyleczonym, mógłby w tym meczu wziąć udział, ale czwarta jego żółta kartka powoduje, że niestety nie może w tym spotkaniu grać. Nie trenuje Krzysiek Nykiel. Nie trenuje Sajdi, nie trenuje z drużyną dzisiaj Sebastian Stoblecki, no i Siłat, który też nie bierze udziału w zajęciach. To jest, staje się ta piątka, więcej chyba nie, która nie jest do naszej dyspozycji odnośnie tego spotkania, i Bojan Puzigacza, który też za żółtą kartkę w tym spotkaniu nie może wziąć udziału. Co do cyklu treningowego, oczywiście w tym tygodniu ciężar pracy i główny akcent położyliśmy na tym, żeby jednak, szczególnie po tej drugiej części w meczu w Chorzowie, żeby poprawić naszą, bym powiedział, agresywność w grze, żeby drużyna była bliżej przeciwnika. Jak więc widać, trener Pasieka ma spore problemy kadrowe. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w GKS-ie. Z zespołem trenuje już nasz kapitan Jacek Popek. Nie chcę tutaj żadnych deklaracji składać. Tutaj decyzję podejmie trener. Ja wchodzę dopiero od paru dni w trening z chłopakami. Wiadomo, moje przygotowanie fizyczne nie będzie optymalne. Jeżeli będzie potrzeba i moje zdrowie jeszcze w tych 3 tygodniach gdzieś pozwoli na to, żebym uczestniczył w meczach, bo w treningach na pewno będę uczestniczył, no to ja postaram się zrobić jak najwięcej dla dobra drużyny. Sporo dobrego dla drużyny robi ostatnio nasz rozgrywający Mirosław Bożak, choć on sam skromnie mówi, że gra cały zespół. No nie wiem, czy jestem liderem. Ja staram się zawsze grać jak najlepiej, żebym pomógł drużynie i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No, czy będę liderem, to niech oceniają inni. No, ja mam nadzieję, że wreszcie zdobijemy 3 punkty i te punkty będą bardzo ważne dla nas. No, mam nadzieję, że wygramy. No, będziemy się starali w najbliższym meczu zdobyć te punkty i przerwać tą negatywną pasę. Ta pasa to blisko 11 tysięcy godzin bez wygranej na wyjeździe, czyli ponad 460 dni. Pora to zmienić, tym bardziej, że ostatni wyjazd do Krakowa wielu naszych piłkarzy zapamięta do końca życia. Bełchatowianie prowadzili 2-0 w 87 minucie meczu, a gdy sędzia 5 minut później kończył spotkanie, ze zwycięstwa 3-2 cieszyła się Krakowia.
Daliśmy szansę Krakowi jeszcze na utrzymanie, a myśmy stracili bardzo cenne punkty dla nas, bo moglibyśmy być wyżej w tabeli przed tą rundą, więc kolejną. Miejmy nadzieję, że w tym meczu może będzie też tyle dramaturgii, ale to, żebyśmy my wyszli tą zwycięską ręką swojego spotkania. Ten mecz na pewno zapadł w pamięci nie tylko nam, kibicom, ale i ludziom, którzy tutaj zarządzali tym klubem i nam przypominali zawsze, że takie mecze się nie mogą powtórzyć. I myślę, że nie, taki drugi mecz się nie powtórzy. Jedziemy po 3 punkty z wiarą w zwycięstwo. A my będziemy trzymać kciuki za wygraną GKS-u. Oby wyjazd do Krakowa był tym razem szczęśliwy. Mecz Krakowia, PGE GKS Bełchatów w niedzielę o 14:30.